No wszystko wskazuje na to, że no nie będzie drugiej tury. Pierwsza tura trochę gorzej niż kilka lat temu, ale jednak do przodu. Ja myślę, że lepiej, bo jeżeli chodzi o mnie, o prezydenta, to oczywiście wynik jest nieco słabszy, ale wystarczający. Natomiast jeżeli chodzi o radnych, to prawdopodobnie będziemy mieli więcej radnych z Platformy niż było w ostatnich wyborach. A to jest duże ułatwienie, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy mi zaufali i po raz trzeci zagłosowali na moją osobę. To spowoduje, że można zdecydowanie lepiej i szybciej zarządzać miastem, gdyż mam już pewne doświadczenie i jak to mówią wszyscy, przetarte szlaki w różnych instytucjach, czy to marszałkowskich, czy to centralnych, i osoby, które ze mną współpracują, są zaprawione w boju i potrafią swoją pracę doskonale wykonywać. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom. No jakie plany tutaj? Bo w sumie znamy troszeczkę, była mowa, co, ale w pierwszej kolejności. No mieliśmy oczywiście program rozwoju Grudziądza, który nazywa się Projekt Grudziądz, związany z miastem, z mieszkańcami, z otoczeniem. W pierwszej kolejności musimy przystąpić do rozliczania tych inwestycji, które się już pokończyły w tym roku, a pokończyło się dosyć dużo, między innymi marina, między innymi trasa średnicowa, różnego rodzaju mniejsze inwestycje, jak ścieżka rowerowa, jak ulica Warszawska. Nie będę wszystkich wymieniał. Sporo się zakończyło, musimy je rozliczyć, pościągać środki finansowe od tych wszystkich instytucji, które ją mają nam dać, i przygotować się do kolejnych inwestycji, które być może jeszcze nie będą w roku 2015, bo nie zdążymy się przygotować dokumentacyjnie, a i nie znamy szczegółów regionalnego programu operacyjnego, ale na pewno 2016. No tutaj jeszcze trochę przetasowania będzie chyba w tej nowej Radzie. No tu trochę PiS jakby nieco zyskał, pewnie niektóre komitety znikną, pojawią się może nowe. Nowi ludzie też. Też tak myślę. Sam jestem, nie znam szczegółów, kto w jakich ugrupowaniach wszedł do Rady. Nie wiem tego. Ja wiem, kto wszedł od nas i z tego się bardzo cieszę, bo mamy znakomitych radnych, znakomitych kandydatów, którzy nie złożyli przysięgi. Nie wiem, jak to jest w innych ugrupowaniach, ale nam ta ilość radnych w zupełności wystarczy. Ja mówię, a jeszcze są rozmowy być może z innymi radnymi. No tutaj pewna wygrana, natomiast czy za 4 lata jeszcze się będzie panu też chciał? Bo zawsze się nasuwa takie pytanie, kiedy właśnie jest ten moment nowej kadencji, czy potem znowu, a może będzie, nie wiem, może jakiś następca zostanie, że tak powiem, może nie tyle naznaczony, co przygotowany, bo jednak osoba, która już ma jakieś doświadczenie, no łatwiej wchodzi w ten cały system i kontynuuje pewne idee, prawda? Tak, to prawda. Wokół mnie jest sporo młodych ludzi, którzy już kolejną kadencję ze mną współpracują. Natomiast pytanie do mojej osoby, to jeszcze nie wiem. Ja się fizycznie i psychicznie doskonale czuję. Żadne choroby odpukać mnie nie dotykają. Dbam o siebie i znam kolegów prezydentów chociażby w Rzeszowie czy w Krakowie, którzy są dużo starsi, a dalej walczą. Chyba tu zespół, prawda? Zobaczymy, jak to będzie, nie? No dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu.